Dobra. Teraz właściwa próba. Omijamy tego ziomeczka. I uwaga na te chwasty. Bo tym razem poziom trudności jest mocno wygórowany. Co zresztą możemy sami zobaczyć. Czekajcie, spróbuję na niego zaskoczyć. No, w sumie o to chodziło. Okej, skrzynki ogarnięte, te czasowe. Dobra, teraz siup. Zium. Zium. Dobrze, do checkpointa daliśmy radę. Nie zginąć. Pytanie, co będzie po checkpointie. Mamy kasetę retrospekcyjną. Więc gitara. Teraz to mogę ginąć do woli. Bardzo mi się podoba tutaj level design. Jest świetny. To mogę od siebie powiedzieć, nie? Jest bardzo dobry, bardzo świetny i generalnie nie wyobrażam sobie lepszego teraz poziomu. Dobra, kolejna runda bonusowa. Oj, oj, oj. Siema Lolo, co tam u ciebie? Nara Lolo. To 10 skrzynek tylko w tym poziomie, to oznacza, że poziom jest krótki bardzo. Okej. Więc w sumie nawet dobrze, że wybrałem ten poziom. Ogólnie ten świat jest, z tego co pamiętam, krótkawy. Dobra, ogarnięte. Świetnie. A. No to fajnie zrobiłem tę rundę bonusową, nie? Fajnie, kurde. Świetnie bym powiedział, tak jak kurde powinienem zrobić, normalnie. Gościu. Oczywiście, że źle zrobiłem, bo tam u góry jest jeszcze skrzynka, o której zapomniałem. Co ja robię w ogóle najlepszego? Przecież ja mam się raz odbić od tych skrzynek. Co ja najlepszego odpierdzielam? Raz, raz. To hard bass. Dobra. Pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk.
Dokładnie. Teraz tu. Teraz tu. Pyk, pyk. I jedziemy raz jeszcze. Tyk. Pyk. Aha. Pyk, pyk. No, prawie wyszło, prawie wyszło, prawie było dobrze. Prawie było bellissimo. Dobrze! Metodą prób i błędów, ale się udało. 67 na 110. Zakładam, że nie dostanę klejnotu za wszystkie skrzynki, bo pewnie nie wszystkie mi się udało zdobyć. Zakładam, że tam gdzieś pominąłem. Dobra. Okej. Pyk, pyk. Dobra. Zium. Uwaga na owady, bo owady są bardzo złe, bardzo niedobre. Sami zresztą widzicie, nawet nie mogę ich zabić. Nie mogę ich zarżnąć. Takie rzeczy tylko w Crashu, bo w Crashu nie da się zabijać owadów. Dobra, to lecimy w tę stronę. Pyk, pyk. Tu gdzieś był ukryty klejnot, pamiętam. Dobrze pamiętam, bo on był schowany. Tak więc nie ma przede mną żadnych tajemnic. Dokładnie tak. A teraz mogę zginąć. Bo już klejnocika nie będę zbierać, tylko teraz na skrzynkach się fokusuję. Skrzynki. No cóż, bywało lepiej. Jestem SMS-a. No w sumie tylko nie mam klejnociku za skrzynki. A, dobra, okej. Jakieś znowu pierdoły, jakieś reklamy. Znowu T-Mobile'ów, nie T-Mobile'ów, kurde. Nie interesuje mnie to. Dobra. Nie, no to źle nie poszło w sumie. Mogło być gorzej. Tu mamy poziom korteksa i retrospekcyjny. Juralski impuls. I potem będziemy mieli chyba koniec świata. Dobra, zróbmy jeszcze ten poziom, przynajmniej zobaczmy. Wywiad z engine'em. What? Wywiad z engine'em? No to będzie ciekawe. You
your qualification? Well, I'm a degree in devious device. O, Devil Within zainstalowano. Super. Zrestartuj poziom jeszcze raz, bo chcę posłuchać dialogu między Cortexem a Enginem. Good luck! Tell me about your qualifications. Well, I have a degree in devious devices. Wait a second. Embryo, you're not my... Embryo, nie włączyłeś mikrofonu. O Jezu, ale fail. Śmieszne, powiem szczerze, śmieszne. 192 skrzynki, z czego większość z nich to jest nitro. Okej. Teraz ciężko będzie rozszyfrować, która to dokładnie data jest, czy to jest 12 listopada, czy 11 grudnia 1996, ale wydaje mi się, że to jest 12 listopada. Godzina 7.48. No to z samego rana już takie testy? What? Cortex, o co ci chodzi teraz? Rocket in your head, an experiment gone wrong, or...? What rocket? Oh, never mind. Jezu, Engine, ty... Kurde... Głąbie jeden. Masz mi słów brakuje, nie? W sumie zawsze tępy był, więc... mnie to trochę nie dziwi. Tak, to był nieudany eksperyment, trzeba było powiedzieć gościu. A więc co, tak Crash Bandicoot i Coco się nauczyli tych wszystkich umiejętności? No nieźle, kurde. Ładny mieli, kurde, ten. Ładne mieli pole treningowe. Nie powiem, że nie. What? Co ja tutaj najlepszego odwaliłem teraz? What? Ej, ja tego nie planowałem. What? Znowu to samo. Znowu naskoczyłem na to zasrane nitro. Jak ja to robię? 192. Znaczy 187 na 192, więc szukamy pozostałych skrzynek. Dobra, są tutaj. Yes. 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 Dobrze. Dobrze. A wywiad z Enginem nawet nie wiadomo jak się skończył, tylko w sumie na tym, że on nie ogarnął, że ma rakietę w głowie. Ja pierdzielę, co za kurde mongoł.
Dobrze, moi drodzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na, trzy, na, cztery, na, pięć, na, sześć, na, siedem, na, osiem, na, dziewięć, na, dwa, dwa, jeden. Czyli zostało nam jeszcze cztery, osiem poziomów retrospekcyjnych. Jurajski impuls. To chyba był dosyć krótkawy poziom, więc zróbmy go. Najwyżej ostatni poziom zostawimy sobie na następny raz, ewentualnie teraz zrobimy, zdobędziemy maskę i kończymy sesję w końcu, bo kurde, już zmęczenie mnie bierze, powiem wam szczerze. Oczy mi dosłownie się łzawią,